Jak zrobić remont, żeby zakasować sąsiada i mało wydać? Kliknij w link w opisie. Nie ma nic ciekawego, to se obejrzy ten serial, co ksiądz jeździ na rowerze. W sumie to tak jak u nas na parafii. Tylko że nasz to jeździ rowerem z napędem na 4 koła, kurwa. Tato, babcia dzwoni, a mama nie może odebrać, bo jest w łazience. Jessica, ale wyjmij słuchawki, dobra? Ale ja cię bardzo dobrze słyszę. A babcia z mojej strony, czy ze strony mamy? Ze strony mamy. No to powiedz, że mnie nie ma. Ale babcia chciała, żebyś jej polecił jakiegoś fachowca, bo odłożyła 3 emerytury i chce zrobić mały remont w mieszkaniu. A co to jest z tym, informacja handlowa, czy co? Ile odłożyła? Dzień dobry, mamusiu kochana. A po co szukać jakiegoś obcego fachowca? Jeszcze mamusia oszuka albo spartoli robotę. Ja z chęcią mamusi pomogę. Przecież rodzina od tego jest, żeby se pomagać, no. Co do kasy, to się dogadamy. Żeby się na paliwo zwróciło i na przysłowiową flaszkę zostało. No, no to do szybkiego zobaczenia. Do widzenia. No, no super. Grażynka, jadę jutro z Piotrem pomóc w remoncie twojej mamusi. Poważnie? Ale się cieszę, że jej pomożesz, tylko spróbuj mi tam wywinąć jakiś numer. Grażynka, za kogo ty mnie masz? Wszyscy będą zadowoleni, gwarantuję. Piotr! To co ty chcesz ode mnie? Jedziemy do twojej babci robić remont. No ale my się nie znamy na remontach. Ale za to się bardzo dobrze znamy na liczeniu pieniążków. Może nie mam najnowocześniejszych narzędzi, ale wystarczy czasem trochę pomyśleć, a nie wydawać kupę pieniędzy na nie wiadomo co. No, poradzimy sobie? Piotr, w starożytnym Egipcie miały drewniane młotki, trochę gliny i parę kamyków i piramidy stoją do dziś. Jasne, że sobie poradzimy. Tato, ja idę zadzwonić do kolegi. Zaraz przyjdę. Dzień dobry, kochana mamusiu. Dzień dobry, Janusz. Nie myślałam, że taki pomocny jesteś. No chyba, że tylko o pieniążki ci chodzi. Ta, a o co innego? Mamusiu, w rodzinie trzeba se pomagać. No, Janusz, tutaj trzeba będzie najpierw trochę posprzątać, potem zerkniesz na tą ścianę, a potem musisz... Ciekawe, ile ona ma tej nauczycielskiej emeryturki. No, i tak właśnie zrobisz. Wszystko zrozumiałeś? Puszką farby za 12 zł ten pokój oblecę. A, i zapomniałabym. Daj Piotruszowi na urodziny 100 zł od babci. Tak, oczywiście, przekażę mu. No, to zadzwoń do mnie, jak skończycie. No, ale chyba moje mieszkanko tak źle nie wygląda, nie? Nie no, mamusiu. Jak wszedłem, to pomyślałem, że już po remoncie jest. Dobra, bierzemy za robotę. Kurwa, jakbym wiedział, ile tu jest roboty, to bym się nie brał za to, no. Piotr, skocz do samochodu po narzędzia, bo ja tu muszę przyjrzeć się tej inwestycji. Grażynka, zapytaj się mamusi, co ona w ogóle chce na tej ścianie, bo mnie to już się wszystko pomieszało, no. Mama mówiła, że u proboszcza na plebanii widziała taką fajną ścianę, jakby dopiero co była wybetonowana, jakiś beton architektoniczny, dekoracyjny czy coś. Podobno teraz to jest bardzo modne. Kurwa, beton archaiczny, tektoniczny, ale wymyśla. Ja to bym chyba tutaj boazerię pierdyknął. Boazeria to nigdy nie wyjdzie z mody, a poza tym bardzo ładnie wygląda. Tato, zejdź na ziemię, proszę cię. Przecież boazeria to była modna, nie wiem, 30 lat temu. Wiesz co, poza tym ja chyba znalazłem to, o co babci chodzi. Patrz. Widzisz? Coś takiego, nie? Tutaj? No, tato, dokładnie o coś takiego babci chodzi. Zobacz, tu sobie zamawiasz przez neta i tyle tak naprawdę. No, widzisz? Coś takiego dokładnie. Ona tego szuka. Kurwa, tyle pieniędzy za trochę pomieszanego piochu z cementem we wiadrze? Przecież to będzie z 10 kilo schabu. No ale przecież i tak babcia płaci za materiały, no to o co ci chodzi? A propos płaci, miałem ci przekazać prezent od babci na urodziny. Ja na jej miejscu mi się wstydził, no ale proszę. A teraz masz łod ojca. Wynagrodzę ci tą niesprawiedliwość. Wiesz, że babcia to zawsze wnuczków tylko z jednej strony poważała. No dzięki, tato, a jak robimy z tym betonem?
Tak zrobimy, że sami zrobimy. A babci pokaże sceny z internetu i tym samym zarobimy więcej. No tato, ale to jest wszystko kosztuje. Piasek, cement, jakaś betoniarka. Tak ci się tylko, Piotr, wydaje. Jedziemy do szwagra. Widziałem, że on ma betoniarkę. Piotr, betoniarka jest, ale jest mały problem. Nie mam wbitego haka w dowód rejestracyjny i ja mandatu nie będę ryzykował. Mam pewien pomysł. Dawaj za mną, Piotr, dawaj! Dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj! Dawaj, co ty, siły nie masz? Piotr, jeszcze tylko 2 kilometry, dawaj, kurwa, Piotr! Dawaj, ja już jest blisko, teraz będziesz miał z górki, Piotr! Dobra, Piotr, betoniarka już jest. Teraz trzeba załatwić tylko piasek. To trzeba by ze stół wyszykować, nie tato? Ej, Piotr, w tym kraju to piasek leży dosłownie na ulicy, tylko trzeba umieć go podnieść. Chodź! Piotr, nie dawaj tyle cementu, bo jest drogi, syp piach. Śniegiem trochę nadganiaj, też swoje waży. Piotr, lej wodę, bo to jest gęste jak zupa twojej matki. No, teraz to jest dobre. Piotr, ja swoje zrobiłem, teraz ty. Tato, tu jest chyba za dużo wody. Piotr, musi być dużo wody, bo jak jest dużo wody, to ściana wtedy oddycha, rozumiesz? Daj to, bo ty widzę, że bez pojęcia jesteś. Tak żem czuł. Krzywa ściana. Halo, mamusia? Za 2 godziny będzie gotowe. Gwarantuję. Przyteguję się i dam radę. Proszę bardzo, mamusiu. Ściana tektoniczna. Pięknie wyszło. Złamanego grosza ci za to nie zapłacę, ty łachudro. Znalazła się. Dekoratorka wnętrz. Kurwa. Tato, mam! Co masz, co masz? Wiesz, bo tak pomyślałem, może byśmy wrócili do mojego pomysłu z wcześniej. Piotr, nie rozśmieszaj mnie. Beton będę przez internet zamawiał. Nie mów tego głośno, to przynajmniej tylko ja będę wiedział, że jesteś taki głupi. No a co w tym głupiego? Ta, już to widzę. Chyba kurier na betoniarce przyjedzie. Oj, Piotr. Kurwa, ale jak tej raszpli się spodoba, to będzie czysty pieniądz. Piotr, zamawiaj. Tato, jest już nasza paczka. Możemy się wziąć wreszcie za robotę. Kurwa, szybko. Patrz, jakie to proste. Jest nawet filmik instruktażowy. Ta? Jak jesteś taki mądry, to se sam rób. No w sumie, czemu nie? Piotr, jak się będziesz tak guzdał, to my do jutra się nie wyrobimy, no. Życia trochę tutaj, tego, tam, tu. Ruchy tego, Piotr, no. Jakbym ci z metra płacił, to byś nic nie zarobił. Piotr, dawaj, dawaj, no. Dawaj, może ci babka stówkę wyrzuci. Dawaj, dawaj. No ładnie zrobiliśmy, Piotr, naprawdę bardzo ładnie. Takich luksusów to ja nawet na ścianie w ZUS-ie nie widziałem. Jacym, ja to zrobiłem, a nie ty. Oj, Piotr, nie bądź taki drobiazgowy jak twoja matka. No ale jak zwykle ja robię całą robotę, a ty spijasz całą śmietankę, no. A propos roboty, to wypadałoby się rozliczyć z szanowną mamusią. Wiadro betonu, 20 zł razy 10 wiader, plus moja marża 100%, plus piach 150 zł, plus paliwo do Passata 300 zł, amortyzacja Passata 500 zł,
robota Piotra 500 zł. Catering 200 zł. Dobra, razem wyszło 2200. Zaokrąglając o to 3500. I tak tanio policzyłem jak dla tego straszydła. Człowieku, jakie 500 zł dla mnie? Dostałem 5 z nich i jaki catering, jak my jedliśmy paprykarza, co go nakupiłeś przed kwarantanną? Piotr, Passat mój, narzędzia moje, renoma moja, ty chyba też jesteś mój. Chociaż jak tak słucham, to nie do końca jestem pewien. I najważniejsze, teściowa również moja. A twoje co tutaj było? No na przykład... No widzisz, Piotr, jakbym chciał cię tak naprawdę uczciwie policzyć jak obcego, to powinieneś mi jeszcze dopłacić 200 zł za naukę zawodu. No ale... Dopóki ja cię utrzymuję, to ja trzymam kasę. Nie pyskuj. No powiem ci, Janusz, że może być. Pięknie wyszło. Niby robiłem dla teściowej, a wyszło jakbym robił dla siebie. Mówiłeś coś? Nie, nic. Piotr, matka dzwoni. Pewnie jej szanownej mamusi znowu coś nie pasuje. Halo, Grażynka? Sprzedałem tą zastawę srebrną, bo myślałem, że do wyrzucenia jest, no. A, że remont super wyszedł, no. Janusz, mama mówiła, że jest w siódmym niebie. Podobno pięknie wyremontowaliście jej pokój. Tak się jej podoba, że mówiła, żebyście coś jeszcze jej wyremontowali. No nie wiem. Jestem tak zarobiony robotą, no może ją gdzieś wcisnę. Ja umywam ręce. Piotr, jak zobaczysz pieniążki, to inaczej będziesz gadał. Dobra, Grażynka, coś poradzimy. Piotr, zakładamy firmę remontową. No co, ty chcesz zostać prywaciarzem? Nie chcę, ale muszę. Nie byłbym sobą, żebym wam czegoś nie załatwił. Na hasło Janusz dostaniecie aż 8% zniżki na farby, tynki i efekty dekoracyjne ze strony www.adeco.shop. Promocja trwa do końca czerwca 2021. Zrób remont przed wakacjami i przed sąsiadem. Link do sklepu znajdziesz w opisie.